Poloneza, czas zacząć.
obrazów. Nagle pani z matematyki wyciągnęła dość długą linijkę spod lampy. Z nudów zaczęła mierzyć długość stołu, a pani Ania zachęciła ją do prostego obliczenia powierzchni dziur na pokładzie. Na to nasze polonistki wytrzeszczyły oczy ze zdziwienia. W końcu dołączyła do nich pani imiączyk. Nawet biedny Pinkerton nie wiedział, dlaczego zabrała ze sobą globus. Pani Cieślak aż przytarła swoje okulary ze zdziwienia. Po dość długim oczekiwaniu dotarł do nich ksiądz. Wchodząc do pokoju nauczycielskiego, zapytał, czy na pewno z tą klasą ma lekcję. Na co pani Ania odpowiedziała, że kaszu jadł. Już dawno nie ma w szkole. Zadowolony usiadł obok pani Rabendy, która odłożyła swoją linijkę. Grono pedagogiczne miało omówić temat przesuwania sprawdzianu przez kochanych uczniów. Lecz rozmowy zaczęły się o wypracowaniach, które są bardzo ważne na maturze. Każda z polonistek zaznaczyła, że jest to o wiele trudniejsze niż obliczanie delty. Wtedy pani Rabenda powiedziała, że jej sprawdziane są bardzo łatwe, a słynna delta to ulubiona rzecz na matematyce. To samo stwierdziła pani Maruszczyk o czasach z angielskiego. Pan Jankowski wzruszył ramionami i zaproponował szybki wyświat kół. Niestety pani Imiączyk zakazała zmiany położenia geograficznego. Na co ksiądz zaczął opowiadać ciekawą historię, jak rozpoznał jednego ze swoich uczniów. Zapytał, co tam pisze, na co jedna z pań polonistek poprawiła go, że mówi się, jest napisane. Przerwała im tę ciekawą dyskusję pani Maruszczyk. Zaczęto poruszać inne tematy. W końcu spotkanie dobiegło końca i wszyscy nauczyciele opuścili budynek szkoły.
pytanie.